witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj wam pokażę, jak zdobyć jajka w trybie Baldur's Basics in Education Roleplay, coś takiego. No i zaczynamy. Pierwsze, te jajka wyglądają tak, no wiem, trochę nubowe, tak jak nub wyglądają. A przy okazji, jak tu wejdziecie, możecie zdobyć tamten odznaczenie. Także wybieramy sobie i Baldiego, wybieram Baldiego. I pierwsze jajko jest łatwe do znalezienia. Dlaczego? Ponieważ tutaj jest jajko i wystarczy, żeby w te jajka klikać i będziecie i już jedno znaleziecie. Następne jajko jest tam. To jajko już jest trudniejsze, co prawda, do znalezienia, dlatego że tutaj trzeba iść i tutaj klikacie w to jajko. I tutaj przy okazji wchodzicie i tutaj jak to dotkniecie, to ten. To dostaniecie kolejne odznaczenie. Oczywiście za te odznaczenia dostajecie postacie. Za niektóre. Następne jajko jest na kempingu. Żeby to jajko znaleźć, to jest trochę sztuka, dlatego że trzeba je w tamtym labiryncie znaleźć. No i nawet łatwo jest je ominąć, ponieważ możesz iść i po prostu go nie zauważyć, bo ono jest nawet okej skryte. Teraz tylko zobaczyć, gdzie to się idzie. To idzie się tędyk. Także idziemy tędyk. I to jajko. Uwaga, jest tutaj. Tutaj jest to jajko. I klikacie w niej, już będziecie mieli trzy jajka zaliczone. Teraz trzeba wrócić. Tu ja tędy już pójdę. Naprawdę, mimo że w tą grę już zajmam od kilku miesięcy, to nie znam dalej tego labiryntu. Tak dokładnie. Okej, żeby następne jajko znaleźć, to już nie ma go tutaj na terenach kempingowych, bo trzeba to jajko znaleźć tutaj. Tutaj, gdzie to jajko właśnie. Okej, jestem po krótkiej przerwie, bo musiałem sobie przypomnieć, gdzie będzie następne jajko. Następne jajko jest właśnie w tym dziwnym domu, bynajmniej z tego okna wyglądające niczym oko, które się na nas patrzy. Nieważne. Wchodzimy do tej dziury. I tutaj jest jeszcze... I tutaj jest kolejne jajko. Tutaj idziecie, jak będziecie iść, możecie jeszcze przy okazji inne odznaczenie zdobyć. Okej, wracamy. Mamy już 4 jajka znalezione, ale gdzie jest następne? Wiem, gdzie jest następne, ale będzie mi je trudno odnaleźć. Bo ono jest w jakiejś szafie, tylko właśnie ja nie wiem jakiej, mimo że ta szkoła nie jest jakoś super duża. Także cięcie, dopóki go nie znajdę. Okej, przypomniałem sobie, gdzie jest to jajko. Że to ostatnie jajko i trzeba iść gdzieś tutaj. Tutaj i to jajko... Gdzie to? I to jajko jest tutaj. To jajko jest tutaj, także jak zdobędziecie to jajko, to nie jest tak, że zdobędziecie i po prostu je macie. Jak zresetujemy sobie charakter, to zaraz wam pokażę, co dostaniemy za free, jak to zdobędziemy. Tutaj przy okazji możemy tutaj stanąć, żeby zdobyć o te rzeczy, czyli chodzące jajko i królik. I tutaj możecie zdobyć, znajdziecie wszystkie te jajka, możecie zdobyć Sansa, czyli Playtem, która jest ubrana w niebieskie ciuchy. Papyrusa, czyli Baldiego, który trochę zmodyfikowany jest genetycznie, że tak powiem. Friska to jest taki gracz, nie wiem co to dokładnie jest. Tutaj jest jakaś maszyna z mikrofonem, która jeździ na jednym kółku. Bo to jest trochę związane z Prima Aprilis. I tutaj jest chmura, tutaj jest taki Baldi, tu jest Baldi, a tutaj jest światełko. No i to by było z tym wszystko na tyle, także ja się z wami żegnam, pa, pa, cześć!